To jest kwadrans na angielski, lekcja 233. Witajcie w lekcji poświęconej tematowi niepełnosprawności. Będzie to pierwsza z serii lekcji o tej tematyce. Dzisiaj dowiecie się, jak mówić ogólnie o osobach z niepełnosprawnościami. Oraz zajmiemy się szczegółowo utratą wzroku. Dowiedzmy się zatem, jak poprawnie mówić po angielsku o osobach niewidomych i ociemniałych. Let the lesson begin. Muszę rozpocząć od takiej drobnej uwagi. Disclaimer. Tak to się po angielsku by nazywało, że jeżeli kogoś obrazimy w tym odcinku, to przepraszam, tematyka niepełnosprawności jest polem minowym, jeśli chodzi o używaną terminologię. Przynajmniej dla mnie, ja jestem kiepskim tłumaczem. Więc będę się posługiwał wyrażeniami zbliżonymi do tych angielskich odpowiedników, co nie zawsze będzie oznaczało właściwy termin w języku polskim. Ale właściwy jak... mam na myśli taki nieobrażający nikogo. Ale jak będziecie wiedzieli, jak jest poprawnie, to czekamy na wiadomości. Tak, ja się bardzo dużo dowiedziałem przygotowując do tego odcinka, zarówno w języku angielskim, jak i w języku polskim. Dobrze, to teraz jak już ostrzegliśmy wam i przeprosiliśmy tak <głos》> za wszelkie... Faux pas, to przejdźmy do języka angielskiego. Więc niepełnosprawność, wyrazu, którego będziemy używać, to będzie wyraz disability. Disability. Okej, okay? i to jest ten wyraz preferowany, a w zasadzie jedyny właściwy w obecnych czasach. Ten język jest strasznie dynamiczny, jeśli chodzi o opisywanie osób z niepełnosprawnościami i się zmienia, zarówno w polskim, jak i w angielskim. Także na moment obecny. Używajmy wyrazu disability. Disability. Jeśli chodzi o terminologię, to w języku angielskim wśród aktywistów są takie dwa nurty. Pierwszy z nich nazywa się person first, dobrze? Okay. A drugi to jest identity first. Okay. I w zależności od tego, jaki preferuje ta osoba, bo one są skrajne niestety, to będziemy używać różnej troszkę terminologii. Gdy mówimy o tej, o tej koncepcji person first, to zawsze będziemy mówili person with. Czyli osoba z. I w języku polskim też jest ta koncepcja tłumaczona, jako właśnie osoba na przykład z niepełnosprawnością. Po angielsku to będzie person with a disability. Person with a disability. Okej, okay, czyli to jest ten person first. Najpierw jest osoba, zawsze będzie person with, dobrze? Okej. Okay. Natomiast przy koncepcji identity to podajemy tę niepełnosprawność, najpierw bo ona jest częścią, z którą ta osoba się identyfikuje. Okej. Okay. Tak, czyli byśmy powiedzieli, że to jest osoba niewidoma, czyli niewidomy, czy głuchy. Okej. Okay. I to jest jakby ok terminologia. Natomiast dla niektórych ona może być obraźliwa. Czyli lepiej zapytać. Tak jest najbezpieczniej. Okej. Okay. Przede wszystkim nie obrażać. W sensie, jeżeli mm -hmm. użyjecie nawet złej terminologii, ale z dobrą intencją... Właśnie to, to chciałam myślę, powiedzieć, że, nikt, że intencja też jest ważna. Tak, to nikt nie poczuje się urażony. Więc będzie osoba z niepełnosprawnością, czyli po angielsku jak to było? Person with a, disa with a disability. Super. Będzie też taki termin impairment. 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 Możemy to tłumaczyć jako zaburzenie albo upośledzenie. Okej. Okay. Okay? I to też będzie dotyczyło właśnie niedziałającego któregoś z funkcji motorycznych czy zmysłów. Dobra. Więc będziemy mieli przyrostek, czyli będziemy dołączać przyrostek impaired. Impaired. Czyli osoba na przykład niewidząca, możemy powiedzieć, że to jest vision impaired. Vision Impaired. Okej, okay. Aniu, wszystko jasne? Tak, wszystko jasne. Super. Alternatywą będzie wyraz właśnie ten Identity First, czyli możemy powiedzieć osoba niepełnosprawna. Po angielsku Disabled Person. Disabled Person. No i możemy też użyć wersji z rzeczownikiem, czyli osoba ma niepełnosprawność. Na przykład They have a disability. They have a disability. Super, no bo disabled jest przymiotnikiem. To jak powiemy, że e, oni są niepełnosprawni, używając właśnie przymiotnika? Mm, they are disabled. Correct, they are disabled. Good. W prawie polskim są różne stopnie niepełnosprawności. Jeżeli mamy znaczny stopień niepełnosprawności, to to będzie considerable disability. Considerable disability. Super. Umiarkowany to moderate. Moderate. Oczywiście tam disability. No a lekki to slight disability. Slight disability. Nice. Teraz podam kilka zwrotów, których należy unikać. Jednym z nich jest wyraz handicapped. Handicapped. Ja tu mówię oczywiście o języku angielskim, należy unikać. Także wyraz handicapped jest już źle widziany. Okej. Okay. Gdyż, i to jest takie ciekawe, czy, czy chcesz wiedzieć skąd... Tak, chcę wiedzieć. ...wchodzi ten wyraz? Słucham cię. Więc, w czasach średniowiecznych była taka gra, gdzie była czapka, cap, którą trzymało się w ręku. Hand. Natomiast w XVIII wieku zaczęto używać wyrazu handicapped przy wyścigach konnych. Okej. Okay. Gdzie handicapped polegało na tym, że lżejszy koń z jeźdźcą był dociążany. Żeby było porówno. Tak, żeby wyścig był bardziej uczciwy. Zresztą z tego co wiem, w gonitwach konnych nadal obowiązuje ta zasada, dlatego jeździec z siodłem jest ważony i siodło jest odpowiednio dociążane. Okej. Okay. Natomiast w XX wieku, właśnie ten element handicap, czyli tego ciężaru tego brzemienia. Okej, okay, to już teraz rozumiem. Był używany w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, czy do osób z niepełnosprawnościami. No i dlatego obecnie ten termin jest terminem niepożądanym, bo podkreśla to brzemię, ten ciężar. Czyli takim pejoratywnym. Zdecydowanie. Także handicapped już nie jest wyrazem politycznie poprawnym. Używajmy wyrazu disabled. Okej, okay, dobrze. Okay. Inny wyraz, którego nie powinniśmy używać, to wyraz cripple. Cripple. Oznacza to kalekę. Cripple. Cripple. Right. No i na koniec wyraz special. Special. Tak, to też nie jest wyraz, którego powinniśmy używać w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością. A wracając do wyrazów, których powinniśmy używać, no bo jestem pewien, że przy parkingach i znakach zobaczycie jeszcze napis Handicapped. Okej. Okay. Na przykład parking dla osób z niepełnosprawnością jako handicap parking. Natomiast obecnie zastępuje się to określenie wyrazem accessible. Accessible. Mhm, czyli, że jest dostępny. Ok. Więc całe pojęcie to jest oczywiście accessibility. Accessibility. Jako dostępność. No i się będzie ten parking. E, czyli, jak powiesz, parking dla osoby z niepełnosprawnością? Accessible parking. Ekstra, accessible parking. No a toaleta na przykład dla osoby niepełnosprawnej to będzie. Accessible restroom. Super, także nie stosujemy wyrazów handicapped, parking albo disabled restroom. Ok. Disabled restroom to jest toaleta, która nie działa, bo coś się w niej popsuło. Dobrze. Innym wyrazem powiązanym są różnego rodzaju zmiany umożliwiające taki dostęp. I po angielsku na te zmiany, czyli nie wiem, a wiecie, rampy na przykład dla wózków, to będą accommodation. Accommodation. Tak jak zakwaterowanie. Tak. Accommodations accommodations. Z tym, że tutaj on będzie policzalny jako zmianę. Spotkałem się też z tłumaczeniem udogodnienia, no ale znowuż ten wyraz nie brzmi najlepiej. No nie. To jakbyśmy się jakby łaskawie my byśmy tutaj coś zrobili. No tak, tak... taki wiesz, <grym> ekspres do kawy, nie? To takie, <grym> udo, takie udogodnienie, natomiast dobudowanie rampy nie wydaje się... To sprawo raczej, udo... w sensie... Prawo każdej osoby do dostępności. No właśnie, także widzisz, no jest to takie pole minowe, Chociaż na pewno grupa osób powie, hej, to jest dla mnie udogodnienie, że mogę tam Myślę, się że dostać. najlepiej właśnie osób z niepełnosprawnościami pytać, jak, jak one chcą, żebyśmy my mówili. W każdym razie po angielsku zweryfikowane accommodations. I podobnie też, jeżeli chodzi o określanie osób bez niepełnosprawności, to też no nie mówmy, że ktoś jest normalny, czy zdrowy, czyli normal, healthy, mm -hmm. tylko powiedzmy, że to jest osoba bez niepełnosprawności. Jak byś to zrobiła po angielsku? Person without disability? Great, yeah. Person without a disability. Oczywiście, jeżeli mamy jakiś kontekst, um, gdy porównujemy. Przejdźmy sobie teraz w tej części lekcji do utraty wzroku, czyli powiemy o ślepocie, utracie wzroku. Nasz rzeczownik to będzie blindness. Blindness. Tak, no a osoba, powiemy, że jest niewidoma, czyli blind. Blind. Nice. I tutaj mamy osoby, które są niewidome od urodzenia i możemy powiedzieć, że to jest born blind. Born blind. Czyli urodziły się już niewidome, a podobnie jak można się urodzić osobą niesłyszącą, czy głuchą. Born deaf. Born deaf. Tak. Albo można utracić te, te zmysły. zmysły. Mhm. Czyli go blind. Go blind. I go deaf. Go deaf. Utracić słuch. Co ciekawe, w języku polskim istnieje też słówko ociemniały na określenie osoby, która utraciła wzrok po piątym roku życia. Okay. A w języku angielskim nie ma takiego terminu jak ociemniały. Czyli mówimy, że ktoś stracił wzrok po prostu albo że jest niewidomy. Albo was born blind. Okay. Tak, she was born blind. Mhm. No i znowuż, jeżeli macie poważne zaburzenie wzroku, to jest taka ładna forma też na osobę właśnie niewidomą, to możemy powiedzieć, że to jest osoba sight impaired. Sight impaired. A podkreślając tą powagę, to będzie severely sight impaired. Severely sight impaired. Tak, spróbujmy jeszcze raz w zdaniu. She is severely sight impaired. She is severely sight impaired. Tak, czyli duże, poważny problem ze wzrokiem. Być może nawet osoba właśnie niewidoma. Natomiast dla osoby słabowidzącej mamy kilka określeń. Możemy po prostu powiedzieć visually impaired. Visually impaired. Albo partially sighted partially sighted czyli częściowo widząca tak partially sighted oczywiście będzie też wersja sight impaired sight impaired tak czyli właśnie z uszkodzonym z upośledzonym wzrokiem sight impaired jeżeli mamy orzeczenie to powiemy że ktoś jest legally blind legally blind Czyli mamy legalne dokumenty potwierdzające status osoby niewidomej. Oczywiście możemy też powiedzieć o kimś, że jest całkowicie niewidzący, niewidomy, czyli completely blind. Completely blind. Yeah, that's it. Mówiąc o osobach niewidzących, no nie sposób nie wspomnieć okulisty. A nie wiesz może jak jest okulista po angielsku? nie. Yeah. <laughs> to nie jest prosty wyraz. Oczywiście jest wersja I doctor, jako lekarz mm -hmm. od oczu, ale formalnie poprawniej, nie, nie jak mówią dzieci, <laughs> to będzie oftalmologist. Oftalmologist. Nie, yeah, oftalmologist. Oftalmologist gdzie. I jeżeli mamy problemy ze wzrokiem, to bada się ostrość widzenia, czyli na odległość czy poprawnie widzimy, to jest visual acuity. Visual acuity. oraz pole widzenia, czyli z boku jak szeroko widzimy, field of vision. Field of vision. Ja. Yeah. To spróbujmy zbudować zdanie. Okulista bada ostrość widzenia i pole widzenia. Why? <laughs> Dlaczego <laughs> ty mi to robisz? No, że bada w sensie sprawdza. Uh -huh. Oftomologist? Check. Mm -hmm. Checks. yeah Checks. Visual acuity and field of vision. Very good. And field of vision. Good job. Well done. Osoby niewidome posługują się pismem punktowym, czyli znają alfabet Braille'a. Okay. I to będzie proste, czytać właśnie pismo punktowe, to będzie read Braille. Read Braille, czyli inaczej mm, się nie. wymawia. Tak, read Braille. Jak były te zmiany umożliwiające czy poprawiające dostępność, pamiętasz? Accommodation? Yeah. yeah, accommodations, good job. Osoby niewidome posługują się często białą laską. Okej, okay, tak, zgadza się. Gdy poruszają się na zewnątrz. Taka laska to będzie walking cane. Walking cane. Tak jest, laska dochodzenia. Albo white cane. White cane. Nie używajmy terminu styk. Jako patyk. Okay. To jest cane, jako laska. To nie jest, że ktoś urwał z drzewa styk. Dobrze. Kolejną możliwością, która ułatwia poruszanie się, to będzie pies przewodnik. Tak. Po angielsku to będzie guide dog. Guide dog. Tak, albo w Stanach często używa się terminu sink-eye dog. Sink-eye dog. Tak, jakby pies z widzącym okiem. Okay. Sing eye Dog. Sing I Dog. Pamiętajcie, żeby nie dotykać takich piesków, w sensie, żeby nie zaburzać im. Tak. Trzeba traktować te akcesoria, nazwijmy je, jako własność. W ogóle zawsze osoby dobrze by było i... zapytać każdego właściciela psa, czy można dotknąć psa. To też prawda. Z za laskę też nie, nie łapcie, żeby kogoś przeprowadzić na przykład przez drogę. To, to brzmi jak fatalny pomysł. Mm -hmm. Dużo lepszym pomysłem jest zaoferować swój łokieć i zapytać, czy ktoś potrzebuje pomocy. Czyli możemy offer an elbow. Offer an elbow. Tak. No. Inne takie udogodnienia, już bardziej y, techniczne, no, to na przykład telefon z dużymi przyciskami. Łatwiej wtedy trafić, czyli big button telephone. Big button telephone. Albo klawiatura z dużymi przyciskami, czyli Big Button Keyboard. Nie, yeah, Big Button Keyboard. Ja dopiero jak sprawdziłem, jak wygląda taka klawiatura w internecie, mm -hmm. to znaczyłem, Boże, ile ja, mam, ile ja mam miejsca zmarnowanego na klawiaturze. Jakie te literki są małe na mojej klawiaturze, tak naprawdę? To naklejki. Przecież tam jest bardzo dużo miejsca no. jeszcze. No, ja mam duże literki. Jeżeli są osoby rzeczywiście tylko Slight Vision Impairment. Niedowidzące, to takie rzecz może bardzo pomóc. Oczywiście, jeśli korzystamy z technologii, większość osób, zakładam, niewidomych korzysta, to korzystają z czytników ekranu. I to będzie albo text reader, text reader, albo screen reader. Screen reader. Tak, i wiem właśnie od jednego ze słuchaczy, który używa czytnika ekranu do poruszania się po naszej stronie internetowej, że daje nasza strona radę. Okej, okay. to najważniejsze, czyli dostęp dla wszystkich. Tak, nie jest idealnie, ale daje radę e, i jestem z tego szczęśliwy. Można też korzystać oczywiście z urządzeń powiększających czyli magnifying device. Magnifying device. Tak. Jak szkło powiększające, prawie. Prawie, tak. No tam musi być glass, tak. żeby to było szkło. Tak. Magnifying device. Magnifying device. No i szkło też może być, no ale są też narzędzia elektroniczne, prawda? Często wbudowane w system, albo które można zainstalować dodatkowo. No i wyśmienitą pomocą są też programy zamieniające mowę na tekst. Żeby można było wysłać na przykład SMS-a. Tak. Ja też czasem korzystam. Jakby szybciej jest, trochę. No proszę. <laughs> I to będą: Voice recognition programs. Voice recognition programs. Tak, czyli programy rozpoznające głos. Voice recognition programs voice recognition programs. Tak. No technicznie rzecz biorąc one się jeszcze tam nazywają speech to text programs, czyli zamieniają mowę na text. tekst. Speech to text. Speech to text. Yeah, well done. Z tym odcinkiem będziecie w stanie nieco sprawniej mówić po angielsku o niepełnosprawnościach. Nie wpadniecie też w tarapaty w pracy za stosowanie niewłaściwego określenia. Najważniejsze to nie patrzeć na osobę przez pryzmat jej niepełnosprawności i w razie wątpliwości zapytać, czy potrzebuje pomocy, zamiast tę pomoc narzucać. Wiemy także z maili od Was, że mamy wśród słuchaczy osoby niewidome i niedowidzące. Dajcie proszę znać, czy ten odcinek pomógł Wam nieco w terminologii, czy może coś ważnego pominęliśmy. Skontaktować możecie się jak zwykle mailowo. Do usłyszenia za tydzień, kiedy to będziemy kontynuować temat niepełnosprawności. That's all for today. Talk to you again next week. Bye!